przeczytam dwa wersety z Listu do Rzymian, które brzmią bardzo skomplikowanie, ale tak naprawdę mają dość proste przesłanie. Chodzi o przejście od starego do nowego. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Paweł pisał do ludzi ochrzczonych, ale uwaga! Mówiąc o kimś, że jest ochrzczony, miał na myśli nie tylko tych ludzi, którzy kiedyś tam w swoim życiu wzięli udział w formalnym akcie chrztu, zanurzenia czy pokropienia, ale miał też na myśli, czy przede wszystkim miał na myśli ludzi, którzy ufali każdego kolejnego dnia po chrzcie obietnicom, o których mówił Jezus Chrystus. I teraz do takich ludzi, a więc też do mnie i do ciebie. Apostoł Paweł mówi, że mamy umrzeć dla grzechu, bo w chrzcie zostaliśmy pogrzebani wraz z Chrystusem. I tutaj mały obraz, mały przykład. Wyobraź sobie, że grasz w piłkę nożną. Mecz jest zacięty, walka zażarta. Pogoda przy tym fatalna, leje jak z cebra. Po meczu jesteś niesamowicie brudny. Koszulka ocieka błotem, w butach masz pełno wody, więc jedyne o czym marzysz, to ciepły prysznic w domu. Przychodzisz do domu, bierzesz prysznic, wychodzisz świeżutki i pachnący. I czy wtedy pierwsza rzecz, o jakiej myślisz, to ubranie tych starych, brudnych, ociekających błotem ciuchów z powrotem na siebie? Oczywiście, że nie. Chcemy się ubrać w coś nowego, w coś czystego i świeżego. I podobnie jest w naszym życiu duchowym. Mamy korzystać z tego, że zostaliśmy ochrzczeni i mamy codziennie na nowo stawać się czystymi, nowymi, przemienionymi przez Jezusa Chrystusa. W jakich więc ciuchach chodzisz na co dzień? Tych czystych? Czy może codziennie ubierasz te brudne?